greed, I'm a dad seed. Eyes low, mad lean, blame it on the got a wealth of knowledge, you should listen when I speak. I was probably the hardest kid in the class to teach. Come get on my level, come get on my level. From a young and true, I've been a different kind of rebel. Coming for it all, I'd be a fool if I just settle. The spirit guiding me won't see me dancing with the devil. Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. A komentować będzie dziś dla Państwa nasz duet Tomasz Smokowski i siedzący obok mnie Jacek Laskowski. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego gwizdka. Cisną, nie odpuszczają, dzięki czemu odzyskują utraconą piłkę. Jest coraz bliżej pola karnego. Strzela teraz. Ryko. Proszę, to oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Sędzia wskazuje na narożną chorągiewkę. Ryzykownie, ale skutecznie. O, i to był książkowy odbiór piłki. Skov Olsen. Strata piłki teraz. Czy trafi do siatki? Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybko. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. No, faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Kurwa, ta kamera jest jakaś... Reżyserem tego filmu jest Mateusz Rakowicz. Panie Mateuszu, niesamowicie fajnie się to udało wszystko oddać. Po prostu półtorej godziny teledysku albo komiksu z głównym bohaterem Nightmare, którego gra Dawid Ogrodnik. Gra go bosko, jego charyzma jest cudowna. A ja z tego filmu chciałbym wyróżnić bardzo Jakuba Gierszała, który wciela się w bardzo ciekawą postać, która potem przychodzi oczywiście pewną przemianę, bo o to w filmach chodzi. I cudownie gra taki rave, amfa, wiesz, szczęka. Czasami chodzi o wszystko. Miejscu, będzie okazja dla rywali. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka. Nowy menadżer, nowe porządki. Mówi się, że każdy nowy trener zaczyna pracę od wietrzenia szatni. No i coś w tym jest. Oto mamy już pierwsze wzmocnienie składu. Trudno oczekiwać, że będzie po prostu pracować z tym, co zastaje w klubie. Każdy trenero ma swój prefer, ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Niepotrzebna strata i może być groźnie. O, taką interwencję to ja rozumiem, skutecznie i czysto. Teraz naprawdę świetna piłka. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Docenimy obrońcę, naprawdę.
Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Wyszedł sam na sam. Uwaga! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. No to mamy 1-0. Zawodnicy Saints zaczynają budować akcję. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą 2 goli. Czy to przypadek? Zdjęciowo, kolorystycznie i tym wszystkim, co zobaczyłem w tym trailerze, to wygląda naprawdę dobrze. To wygląda jak Batman, którego będę chciał obejrzeć. Przede wszystkim nie ma Jokera, więc jakby ja się troszkę cieszę, bo Joker jest niestety, ale mocno wyeksploatowany. To jest chyba to, co chcę powiedzieć. Oglądałeś... Young Felipe, never been concerned about the he say, she say. Look at my big.